kanał wspiera sklep Electronic Dreams. Pamiętaj, że na hasło do diabła z grami dostaniesz dobrą promocję. Electronic Dreams poleca. www.electronicdreams.pl. Sklep dla prawdziwych graczy. Witam serdecznie na kanale do diabła z grami. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będzie na maksa luźna recenzja. Bardziej bym to nazwał taką opinią, pogadanką na temat gry Little Nightmares 2. Za kopię recenzencką bardzo bym chciał serdecznie podziękować firmie Cenega oraz również przeprosić, że trwało to tak długo. A dlaczego trwało tak długo, powiem wam to w dalszej części tego odcinka. Albo w sumie teraz wam powiem. Słuchajcie, nie ukrywam, że na pewno, jeżeli jesteście widzami mojego kanału, to doskonale zdajecie sobie z tego sprawę, że na maksa czekałem na Little Nightmares 2. No i w momencie, w którym tylko zobaczyłem zapowiedź edycji kolekcjonerskiej na Nintendo Switch, postanowiłem sobie ją zamówić. Niestety, słuchajcie, jednak nie dotarła do mnie paczka. Skończyły się, nie wiem, aby się kolekcjonerki skończyły. No po prostu tak czy nie dostałem jej, nie? To już mnie troszeczkę do tego tytułu zdemotywowało. Później udało mi się pozyskać od firmy, tak jak już mówiłem, Cenega. Jeszcze raz dziękuję, recenzencką kopię Little Nightmares 2. No i słuchajcie teraz tego, nie? Grałem to, cieszyłem się, naprawdę było przezajebiście, żeby w ostatniej planszy, dosłownie na 40 minut przed końcem gry, skasowały mi się wszystkie save'y, nie? Gra zrobiła crasha, na PlayStation 4 wyskoczyło mi corrupted data, no i niestety. Okej, okay, ogólnie rzecz biorąc grę, ogrywałem na Playu 4. No i co? No i słuchajcie, lecimy z recenzją, tak? Zacznijmy od fabuły. Fabuła jest naprawdę ekstremalnie tutaj taka lakoniczna, opowiadana bardziej przez environmental storytelling i przypomina generalnie, że biorąc to fabułę z jedynki, tak? Czyli mamy naprawdę bardzo dużą tajemnicę, szokujące zakończenie, którego oczywiście wam teraz nie będę zdradzał, oraz całą historię, która absolutnie nie jest podana na tacy i którą musimy odkrywać sobie sami. Little Nightmares 2 jest generalnie rzecz biorąc takim, powiedzmy, połączeniem horroru z grą platformową, ale nie można tutaj powiedzieć, wiecie, że to jest taki na maksa stricte przerażający horror, jest taki, wiecie, cute horror, nie? Coś na zasadzie oglądania opowieści skrypty, czyli że mamy tutaj przeróżne straszaki, no ale nigdy nie poczujemy tak intensywnego klimatu jak powiedzmy, nie wiem, w Silent Hillu, nie? To, co się rzuca na pierwszy rzut oka, to jest zmiana głównego bohatera. W jedynce poruszaliśmy się dziewczynką Six, odzianą w żółty kombinezon przeciwdeszczowy. Tutaj naszym głównym bohaterem jest Mono, chłopak, który ma dziwną moc związaną z telewizorami, ale to też sobie odkryjecie. Ma on torbę papierową na głowie i długi płaszcz i moim zdaniem wygląda przerewelacyjnie, naprawdę jako protagonista sprawdza się bardzo, ale to bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o zmiany w mechanikach względem części pierwszej, no to w tej części również będziemy, słuchajcie, przemierzali przeróżne lokacje, o tym powiem później, rozwiązywali dość proste zagadki oraz tutaj dodano też taki motyw, że możemy sobie naszą Six prowadzić za rączkę, no i tam musimy, powiedzmy, o nią jakoś dbać, tak, w ciągu gry, w sensie będziemy musieli ją podsadzić gdzieś, ona również będzie nas podsadzać i robić z nią taką małą, powiedzmy, kooperację. Przyznam, że na samym początku się tego dosyć mocno bałem, ponieważ ja osobiście w grach nienawidzę escort missions ani misji tego typu, no ale tutaj zostało to zaimplementowane o tyle dobrze, że pomimo tego, że 90% gry biegamy razem z Six, o to ja się nie czułem tak, że wiecie, że ona sobie nie potrafi sama poradzić, nie? Po prostu ja robiłem swoje, ona robiła swoje i w żaden sposób mi to nie kolidowało z płynną rozgrywką. Tak, dobra, powiedziałem wam, aha, jeżeli chodzi o zmiany w gameplayu, no to dodano także tutaj delikatne, powiedzmy, no, system walki to jest za dużo powiedziane, element walki, nasz bohater, czyli Mono, może na przykład wziąć siekierę i z jej pomocą rozbić jakieś drzwi, no i skoro możemy rozbić drzwi, no to możemy też rozbić głowy co pomniejszym przeciwnikom. Jest to dosyć miodne, aczkolwiek trzeba naprawdę bardzo dobrze wyczuwać dystans uderzenia, nie? Bo czasami było tak, że słuchajcie, dosłownie pstrykałem przeciwnikowi przed twarzą, no i on mnie wtedy zabijał, no i to wcale nie było takie fajne, nie? Okej, okay, polecimy sobie teraz z dźwiękiem i z grafiką. Słuchajcie, graficznie, przynajmniej na PlayStation 4, grałem też w demo na Nintendo Switch, wygląda troszeczkę gorzej, aczkolwiek niewiele. Gra wygląda dla mnie bajecznie. To, jak są zrobione lokacje, gra świateł, cieni, mrok rozbijany przez naszą latarkę, każdy pojedynczy element wystroju, są w ogóle całe pomieszczenia, które będziemy przemierzać, są naprawdę bardzo pieczołowicie wykonane. Są tam najdrobniejsze szczegóły, widać brud na
tych na półkach rdze na wannie. Naprawdę gra pod względem graficznym, moim zdaniem, totalnie urywa japę. Świetne modele, słuchajcie, doskonałe modele postaci. Zarówno Six, jak i nasz główny bohater, jak i ci wszyscy adwersarze, którzy będą nas później ścigać, to wszystko robi ogromne, ogromne wrażenie. A tak dobrego efektu deszczu, jak widziałem w Nightmares 2, najprawdopodobniej nie widziałem nigdy, aczkolwiek jeżeli widziałem, no to widziałem równie, powiedzmy, w sensie to jest albo najlepszy efekt deszczu, jaki widziałem kiedykolwiek, albo jeden bezapelacyjnie z najlepszych. Gra, jeżeli chodzi o oprawę, tak jak mówiłem, wizualną, na absolutnie urywa czaszkę. Jest to jeszcze też podparte designem, który jest przegenialny, ale do designu za chwilę przejdziemy. Teraz skupmy się, słuchajcie, na dźwiękach. Dźwięki to jest również najwyższa półka. Słychać każdy krok, w sensie, nie wiem, chrapanie kałuż, słuchajcie, stukot butów po dębowej podłodze, wszystkie te jęki, zgrzyty, trzaski, piski wydawane przez naszych przeciwników. Jest to naprawdę, naprawdę rewelacyjne, a także ścieżka dźwiękowa, która moim zdaniem jest równie dobra, albo nawet lepsza niż w części pierwszej. Ścieżka dźwiękowa, tak samo jak grafika, bezapelacyjnie urywają głowę i są, jest to bezapelacyjnie, słuchajcie, najwyższa totalnie półka, nie? Sprawa audio-wideo jest tutaj na absolutnie najwyższym poziomie. No dobra, ale jak się w to gra? Słuchajcie, gra się w to bardzo dobrze. Nasza postać może podnieść tak naprawdę 3/4 przedmiotów, które znajdują się w pomieszczeniu, więc będziemy mogli, słuchajcie, rzucić rolką papieru toaletowego, rzucić butem, kijkiem, coś przewrócić. Fizyka postaci i wszystkich elementów otoczenia jest naprawdę, naprawdę genialna, słuchajcie. Możemy rzucać talerze ze stołu, robić tego typu rzeczy. Sterowanie postacią, moim zdaniem, jest tylko troszeczkę zbyt mocno bezwładne. To też oczywiście ma swój klimat, nie? To nie jest nic złego, ale ja miałem osobiście czasami tylko problemy z, na przykład, z precyzyjnym wskoczeniem w jakieś miejsce lub też z precyzyjnym wyrabianiem się na zakrętach. No ale może to tylko ja, słuchajcie. Tak więc gameplayowo ogólnie nie zmieniło się zbyt mocno od części pierwszej, oprócz tego systemu walki, w sensie tej mechaniki walki oraz oprócz tego, że musimy sobie dbać o Six, no a tak naprawdę to mamy wszystko tak samo jak było w części pierwszej. Jeżeli chodzi o klimat, ogólnie taki, wiecie, feeling gry, no to tutaj jest też bardzo, bardzo dobrze, słuchajcie. W grze zwiedzimy, teraz powiem wam to z pamięci, około 5 chapterów, 5 albo 4 chaptery. Będzie to las, szkoła, szpital, miasto i ostatni chapter, z tego co pamiętam, tak? I powiem wam tak, klimat naprawdę jest przegenialny. Już sam początek gry, kiedy zaczynamy w lesie, przedzieramy się przez puszczę, słychać sowy, słuchajcie, sykanie świerszczy, jest absolutnie pusty, ciemny las. Urywa to głowę, nie? A potem jest tylko i wyłącznie lepiej. Takie motywy jak na przykład ukrywanie się przed uczniami w szkole podczas lekcji prowadzonej przez demoniczną nauczycielkę, czy szpital, naprawdę robi to ogromne, ogromne wrażenie. I widać tutaj było, że twórcy bardzo mocno chcieli przebić jedynkę, co moim zdaniem się udało, bo zarówno lokacje, które będziemy przemierzać, są ciekawsze niż w jedynce. Tam mieliśmy tylko ten nasz demo, tak? To nasz, nie wiem, to był parowy statek, coś takiego. Tutaj lokacje są bardzo zróżnicowane. Każda z nich ma swojego głównego złego. Tak jak w, no oczywiście wszystkich wam nie zdradzę, ale ci nasi główni źli, którzy będą nas prześladowali przez całe levele, są zrobieni, słuchajcie, przyzajebiście. W pierwszym poziomie będzie też wściekły myśliwy, w drugim będzie to nauczycielka. Kolejnych wam nie zdradzę, żebyście, jeżeli ktoś jeszcze z was nie grał, żebyście sobie sami to odkryli. Ogólnie rzecz biorąc, gra posiada dość duży potencjał na ponowne przychodzenie, ponieważ w grze znajdujemy różne czapki, maski, tego typu ubranka dla naszego bohatera. No ja takie rzeczy bardzo lubię w grach, więc na pewno do gry siądę jeszcze raz. Na pewno to cię z wami skończę, w cyklu będę grał w grę, bo uważam, że warto. No i generalnie rzecz biorąc, co? Ja jestem pewien, że będę wracał do Little Nightmares 2. Słuchajcie, gra, jeżeli chodzi o grafikę, klimat, gameplay, moim zdaniem jest pod każdym względem, to będzie kontrowersyjna opinia, bo jedynka też jest świetna, lepsza od jedynki, nie? Tak, Little Nightmares 2 moim zdaniem jest naprawdę lepszym tytułem, lepszym pod każdym względem, to jak mówiłem, ma zarówno cięższy klimat, ciekawsze poziomy. Fabularnie to jest tak naprawdę to samo, nie? Możecie, w sensie, jak skończycie, to zrozumiecie, o co mi chodzi, nie? Oczywiście tak samo jak podczas grania w jedynkę, tak samo podczas grania w dwójkę, zakończenie gry, strzelam potężnego liścia w pysk, no i po prostu sami nie wiemy już tak naprawdę, co myśleć o tym świecie, w którym się, słuchajcie, znaleźliśmy. Ja osobiście bawiłem się naprawdę bardzo dobrze. Ode mnie Little Nightmares 2 dostaje bardzo mocne 8,5.
bardzo mocne, słuchajcie. Gra jest dosyć krótka, zajmuje około tam powiedzmy 4 godzin za pierwszym przejściem. No i co? No i słuchajcie, moim zdaniem, jeżeli jeszcze jej nie macie, to czekajcie, aż będzie w jakichś promocjach, bo na bank będzie. Już z tego co widzę, no to pudełkowa edycja Nintendo Switch chodzą za około tam powiedzmy 110-120 zł. Jest to dobra cena jak za taki tytuł. Dajcie mi też znać w komentarzach, jeżeli graliście zarówno wersję PS4, jak i wersję Nintendo Switch, która podobała Wam się bardziej. Tak jak mówię, tyle jak wersja 2, bardzo polecam. Słuchajcie, to była taka na maksa różna recenzja, bardziej pogadanka. No bo już też minęło trochę czasu, nie? Ale mam nadzieję, że Wam wytłumaczyłem, dlaczego tak bardzo się zdemotywowałem do przychodzenia tego tytułu. Kurde, jak mi się usunęło na sobie, to było przerażające, słuchajcie. Tak czy inaczej, Little Nightmares 2... Aha, jeszcze jedno. Gra ma, słuchajcie, kilka takich momentów, w których po prostu zrobicie jedno wielkie wow, nie? I to tyle. Nie będę Wam więcej spoilerował. My się widzimy w kolejnym niesamowitym odcinku Do Diabła z Grami. Little Nightmares 2, 8,5. Jeszcze raz dziękuję filmie Cenega, a my widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku. Nara!